Yo, cześć, siemano, ja jestem Ghost, a to jest kolejny odcinek kariery Swansea City. Na początek mecz Pucharu. Opatrzcie, tutaj zdrajca jest siódemką. Mecz Pucharu Ameryki Południowej z Argentyną. Już tutaj wam pokazuję symulację poprzedniego meczu z Wenezuelą. Wygraliśmy, jak widzicie, 1 do 0 i przechodzimy dalej do fazy pucharowej. Gramy z Argentyną, gramy szybko, nagrywam dość szybko. Raz, że jest bardzo ciepło, dwa, że burza się tutaj czai. Także jak dobrze pójdzie, to zdążę tylko ten jeden mecz nagrać, a transfery po prostu, a ich było sporo, naprawdę ich sporo było. Pokażę wam na spokojnie w kolejnym odcinku. A dzisiaj niech będzie tylko ten odcinek z Argentyną. Jak widzicie, Tevez z ósemką, nie wiem, Di Maria, Di Maria. Spoko, ja zresztą może być tak przejęzyczony, bo taki zdrajca na kasę tylko poleciał. Mascherano, kolejny jak Szpakowski wymawiam. Argentyna, Stany Zjednoczone, sędzia z Meksyku i gramy. Zobaczmy, może ten filmik będzie dosyć długi. Postaram się zrobić jak najmniej tych cięć, ale oczywiście zależy to od tego, jak będę grał w grę. Spoko, ale Argentyna jest naprawdę trudnym rywalem i nie wiem, czy to nie będzie nasz ostatni mecz w tym pucharze, ale naprawdę jedno wam powiem, że chcę podtrzymywać tą regularność w nagrywaniu filmików. Dziękuję za 11 łapek na stan dzisiejszy. To jest naprawdę, bardzo się z tego powodu ucieszyłem, że ten filmik poprzedni z kariery Swansea otrzymał 11 łapek, co naprawdę bardzo mnie cieszy, bo tylko to jest jedyna moja nagroda, że wam się ten filmik podobał. I co? I gramy dalej, bo już tutaj gadam i gadam. W końcu by można jakąś akcję zrobić. Okej. Dobra, o regularności mówiłem, że chcę za wszelką cenę podtrzymać te trzy filmy o 15:30, które pojawiają się odpowiednio w poniedziałek, środę i czwartek. Nie chcę mieć żadnych przestojów, takie coś nie wchodzi w grę. Oj, ładnie kilka. Oj, panie sędzio, faul, faul. Dobra. Ale mi radar zniknął, jakbyście nie zauważyli. Oj, pięknie. I oddaję strzał, ale bramkarz Argentyny wybronił. Kto to tam łysy z Brazzers? Caballero. Chyba w Manchesterze City gra. Ogólnie też liga angielska się zaczęła. Manchester United wygrał 1-0. 1-0 było 1-0. Taylor strzelił bramkę piękną, przepiękną naprawdę. Z ciekawszych meczów to mi się podobał mecz Swansea z Chelsea. Naprawdę, jak wiecie, tutaj prowadzę przecież tą karierę Swansea i gra tam Fabiański. Naprawdę się interesuje tym klubem coraz bardziej i z Chelsea, z mistrzem Anglii wyciągnęli remis na ich stadionie bodajże. To jest naprawdę świetny rezultat. Nie, 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 dobra, wybijemy. I jak Swansea będzie tak dalej grać, to spokojnie powtórzą wyczyn z poprzedniego sezonu, mianowicie ósme miejsce. I do tego mogą zawalczyć jeszcze dalej, oczywiście, bo sezonu na sezon co. Dobra, kwart. Sezon na sezon coraz lepiej mi idzie. I bardzo mnie cieszy, że w tym swój udział ma Łukasz Fabiański, polski bramkarz numer 1 obecnie w reprezentacji, który podpisał ostatnio kolejny kontrakt na 4 lata. Drugi nasz bramkarz Premier League, Bournemouth, gra Artur Boruc. Dobra, wybijemy. Gra Artur Boruc, który niestety. Jego drużyna przegrała, ale to jest wiadomo, Beniaminek, i on będzie tutaj walczył chociażby tutaj o utrzymanie i będzie starał się sprawiać niespodzianki. Ja tylko mam nadzieję, że po prostu jak przyjdzie mecz z Southamptonem, to Boruc pokaże, że ich, że Boruc pokaże, dokończy ten wątek, że po prostu nadaje się na Premier League. Widzicie, tutaj Howard pięknie obronił. Dzisiaj widzicie taki fajniejszy, myślę, wydaje fajniejszy. Ocenicie, czy fajny. Taki inny odcinek, bardziej pogadankowy, na luzie, bez chyba większego przycinania. O co tutaj właśnie już wspominam. Di Maria, Di Maria. Ja to specjalnie będę mówił Di Maria.
Nie, to Iturbe chyba, nie czy kto to był. Dobra, trochę się plączę, jakby za dużo gadam. Ale trochę jak się skupię jednak na grze, to chyba zrobię trochę niektóre cięcia, bo oczywiście nie będziecie oglądać jak piłka krąży w polu karnym. Tylko najciekawsze akcje, ale na razie tutaj widzicie Argentyna. Nie. O, Howard. Trzecia chyba jego świetna interwencja w tym meczu. Teraz Di Maria. No specjalnie mówię Di Maria, nie? Wiem, że jak się jego poprawnie imię wymawia. Angelo. I Howard pięknie raz broni. Tylko po prostu mnie wkurzył z tym transferem do PSG, tutaj na rok do Manchesteru United. Teraz w Lidze Mistrzów w kwalifikacjach gramy i tutaj on sobie poszedł do PSG, po prostu za kasą tylko poleciał. Aj, Donovan. Nikt mu się nie pokazywał. Odnośnie transferu Swansea, naprawdę zrobiłem wielkie transfery. Jestem zadowolony z tych piłkarzy i nie mogę się doczekać, kiedy ich wypróbuję w jakimś oficjalnym meczu. Kurde, zablokował. Tutaj wybicie. Bo naprawdę ten skład mi się coraz więcej podoba. Zachowałem tam jeszcze taki, że tak powiem, trzon tej drużyny. Nie chciałem oczywiście wszystkich wymieniać, ale tam niektórych zawodników po prostu wymieniłem, żeby było ciekawiej. Jak już tam chyba wspomniałem w ostatnim filmie, FIFA 16, którą zamierzam kupić. Dobra, przejęcie, Dempsey. Jeszcze raz, pięknie. Nie, kto to jest? Dalej, pokaż się mu tu jakiś. Dobrze. Zamierzam nagrywać również karierę. Mam tutaj właśnie jeden klub. Ojej, jak podanie. Jeden klub z Włoch wybrany. Drugi planuję, żeby był z Bundesligi, którą też bardzo uwielbiam oglądać. Ale to chyba zostawię do Waszej decyzji. Jeszcze zrobię jakąś ankietę i Wy tam podacie swoje. Ja podam kluby, takie, które by mnie interesowały, a Wy po prostu wybierzecie i to będzie głównie Wasza decyzja, którym klubem zacznę. Wygra po prostu ten klub, który otrzyma jak najwięcej głosów. A włoską to pozwolicie, że ja sobie wybiorę sam ten klub i to będzie niespodzianka, chociaż już chyba ją powiedziałem w ostatnim odcinku, także niespodzianka taka nie będzie za wielka. Do angielskiej ligi na razie nie, może później zobaczymy. Oczywiście po pierwszym sezonie albo zostaniemy nadal w tym klubie, który planuję, ale to wszystko czas pokaże. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Oczywiście mam nadzieję, że będą mecze online z Ultimate Team szczególnie. Mam nadzieję, że poprawią dosyć dokładnie. Tak poprawią te Ultimate Team, że nie będzie tyle ludzi, którzy kupują końsy i będzie bardziej uczciwa gra, a nie, że 10. liga i tutaj ludzie mieli skład z Ibrahimowiczem, z Ronaldo i wszystko mieli gdzieś. Uwaga, bo Messi mi tutaj podał, no i po meczu. Kurwa. Gadu, gadu, pierdu, pierdu. I TV zdobywa bramkę, ale musicie przyznać, że bramka nawet fajna. I powiem wam, że w drugiej połowie ja się chyba wyłączę i zacznę grać. I zrobimy jakiegoś comeback Kinga albo coś w tym rodzaju. Widzicie. TV nam strzelił. I w drugiej połowie chyba mnie już będziecie słyszeć tylko przy jakichś akcjach. Naprawdę, jak chcę coś zawalczyć, to muszę tutaj się skupić, a nie gadać ciągle. I tak dużo już powiedziałem ciekawych, myślę, rzeczy odnośnie tego kanału. I dobra, widzimy się w drugiej połowie. I Howard. Dobra sytuacja, Dempsey. Musi paść. I broni, kurde, Caballero. Ale klepa. I Dempsey. Bez komentarza. Ligi. I odpadamy i chyba zrezygnuję z prowadzenia tej kadry USA, bo naprawdę nie nadaje się do prowadzenia tej kadry. Howard zażenowany postawą swojej drużyny, czyli między innymi mnie.
W tym meczu odpadamy z turnieju, przegrywamy z godnym przeciwnikiem Argentyną. Myślę na Stany Zjednoczone i to i tak bardzo dobry wynik. A więc to by było wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku, myślę już spokojniejszym, bo teraz naprawdę burza mnie goni i chcę jak najszybciej tutaj nagrać, żebyście mieli co oglądać. To transfery będą w kolejnym odcinku. To mówił Ghost. Na razie. Cześć.